No, się wziąłem do pracy i stworzyłem coś takiego na razie. Ten wzmacniaczy, który był w ostatnim odcinku. No to się uporałem właśnie z końcówką mocy i z zasilaczem. Wcisnąłem to wszystko pod spód, bo tutaj na wierzch dojdzie preamp i magiczne oczka. Prawdopodobnie jedno, a mogę wstawić i dwa, ale na oddzielnie na każdy kanał. Ale myślę, że wstawię jedno magiczne oczko, po prostu przerobię, bo ta płytka tak jest za krótka do... no nie mieści się na radiatorze. I wiecie co wam powiem? Uporałem się z tą końcówką. Prąd ustawiłem na 14 mA każdego kanału identycznie. I teraz tak, transformator oczywiście został zmieniony, tamten nie jest do egzaminu, jest za słaby do tej końcówki. Tutaj mamy wstawiony tyroid, niestety pionowo, inaczej nie mogłem tego wcisnąć. I transformator standby, sterowania, tutaj jest cała płytka ta z tego sterowania. I z tego transformatora jest wzięte anodowe 250 V po filtracji, nie? No i co, no mogę wam pokazać, że to już nawet całkiem fajnie, przyzwoicie zagrało. Na samej końcówce tutaj mam podłączony balans i potencjometr od wolumę. Tutaj mam wyprowadzone kołeczki, to pójdzie do kontrolki tutaj z przodu, do standby i do czasu grzania lampek. Już raz dotknąłem, zrzyjmy to do masy, no, bo jest naładowany jeszcze kondensator, jak widać trzymał do napięcia anodowego. Już raz, żem dotknął tego kabelka, trochę tutaj odsuniemy. Włącznik jeszcze nie zamontowany, ale jest tak, włączamy, włączam. Się palą dwie, standardowo odlicza czas do włączenia głośników, ta zielona zgaśnie. A to będzie później tu na przodzie będzie odwrotnie, wstawiłem właśnie bursztynkowa, to powinna być grzanie głośników, a nie zielona, ale to na płytce będzie zamknięte tylko dla mego oka. O, właśnie już cyknął, jak słychać, nic nie słychać w głośnikach, jest idealna cisza. A może zróbmy trochę głośniej, już se gra. Dobra, nie będę podkręcał głośniej, bo to ma gdzieś 2 razy 25 W maksymalnie. Na tym trafi, nie? Zasilającym. Filtracji trochę mało, także dużo nie... Tu są dwa kondensatory po 6800 mikro na 50 V. Ale gra pięknie, no. I to by było tyle. Balans też działa. Lewy, prawy. Nie będę puszczał, bo jeszcze wytną mi znowu, kurde, zarabianie na filmach. Dobra, wyłączmy to. Się wyłącza też cichutko. Przekaźnik do włączania głośników, przekaźnik do włączania napięcia anodowego i przekaźnik do standby. Trzy przekaźniki są zamontowane w nim. Z tyłu nie przekładałem, po prostu się nie chciało tutaj mi przekładać tych już czynczy, zostanie tak jak jest, kabel został wyprowadzony wtyczką na stałe, bez żadnych gniazd. No wagę to ma, no bo te trafa ważą, nie? Sporo, no i dobra, i co? Biorę się za preamp. Preampik będzie gdzieś w tym miejscu, a tutaj przed nim jeszcze wejdzie oczko, nie? I jak już poskładam, to może coś nagram jeszcze, jak to się sprawuje. No i co poza tym? Poza tym to tak, ale to odkładam na przerwę między świąteczną, bo się nie wyrobię do świąt. Przyszła do mnie mega paka. Czekajcie, bo tutaj paka wszystkiego mam. Jeszcze tak szczerze nawet tego nie rozpakowałem. Jest to 4, tak, 5 tunerów u Nitry i 4 wzmacniacze. Zobaczmy co tu jest.
pod tymi styropianami. Sam jestem ciekaw. Fajnie wszystko popakowane. Raz, dwa, tutaj tu już widzę jakiś mniejszy. No, dwa mniejsze. Zobaczmy, co to za sprzęt. O, taki trochę w rozsypce z tego, co widzę. Jest to... Co to jest? Diora. WS-354 na suwakach. Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj pewnie tuner będzie do tego samego zestawu. Tak jest, tu jest tuner z syntezą częstotliwości. Dobra, no zobaczymy, co z tego będzie, co z tego wyjdzie. No i tutaj jeszcze duże sprzęty tradycyjne. Dobra, nie będę tego wybierał może, bo nie chcę tutaj sobie brudzić na razie, a i tak nie wiem, czy do świąt to ruszę po prostu. Jeśli będę się czuł tak, jak ostatnio się czułem, to nie wiem, czy dam radę. Miejmy nadzieję, że dam. Czekajcie, no to widzicie, rozpakowałem, a teraz nie mogę spakować. Momencik. Będziemy mieli w następnych odcinkach sporo, 5 sztuk tunerów i 4 wzmacniacze do zrobienia, także będzie co oglądać, że tak powiem. To by było na tyle. Ja pozdrawiam, kawkę sobie zrobiłem, może jeszcze pream dzisiaj podziałam, dopóki jeszcze jest ok. Teraz to godzina jest 5:30. Jeszcze może złożę preamp do tego, aż jestem ciekaw, jak to zagra z preampem. Jeśli to gra bez preampu tak fajnie, to z preampem będzie zajebiście, że tak powiem. No zobaczymy. Nie powiem, bo się męczę. Już drugi tydzień się męczę, kurde, z tym wzmacniaczem. Także od podstaw. Transformator nawijany, tyroid. Transformator nawijany, znaczy odrobione były odczepy na tym trawku od standby i od analogowego. Końcówka mocy jest już pod spodem. Myślę, że to mocno się nie będzie grzało. No zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. Jak go przetestuję, mam nadzieję, że on będzie do świąt złożony i w święta sobie będzie grał jakieś tam kolędy, bo nie no, mam jeszcze tych wzmacniaczy różnych, ale nie mam takiego właśnie, bo na lampie, nie? Pozdrawiam i czekam na łapki, no, w górę.